Pokój, dobro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze jak widzicie, jestem w Hałcnowie, a może właściwie inaczej. Prawdopodobnie jestem już albo gdzieś koło Essen, albo już dojechałem, ale ponieważ chciałem się dzisiaj wieczorem z Wami spotkać, więc wczoraj jeszcze w Hałcnowie nagrałem słowo na dzisiejszy wieczór. Tak, rekolekcje zakończyliśmy. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za wsparcie, za modlitwę. Na pewno było to bardzo ważne i potrzebne i też czułem taką Waszą obecność, Waszą pomoc, więc wielkie, wielkie dzięki. A cóż dzisiaj w tym słowie, w słowie na dobranoc? Słuchajcie, tak chyba jest, że my bardzo lubimy narzekać. Najczęściej narzekamy na to, że mamy gorzej niż inni. A że innym to się poszczęściło, a że inni to mają lepiej, a że innym to jest łatwiej w życiu, a my to mamy same problemy, same kłopoty. Oni to wyciągnęli, po prostu szczęśliwy los na loterii i takie mają piękne, błogie życie. Tak ciągle się porównujemy z innymi i wydaje nam się, że my mamy gorzej. Być może tak jest, nie wiem. Ale nie można żyć w ciągłym zamartwianiu. Pamiętam kiedyś na spotkaniu katechetów, jedna katechetka opowiadała o takiej sytuacji, że poprosiła dzieci, by napisały komentarz do dekalogu, do poszczególnych przykazań dekalogu. No i tam dzieci czytały te komentarze. No i bardzo zaskakujący był komentarz do tego przykazania nie kradnij. Dziecko napisało tak. Ciesz się z tego, co masz, więcej ci nie trzeba. No właśnie, cieszyć się z tego, co mam, więcej mi nie trzeba. I tak w tym kontekście, tak a propos tego, dzisiaj w słowie na dobranoc, znowu tekst Phila Bosmansa. Posłuchajcie, zapraszam do wysłuchania. Życie jest jak loteria, myśli wielu ludzi. Gdyby tylko mogli wyciągnąć szczęśliwy los, są o tym przekonani. Sąsiad, ten to dopiero jest szczęściarz. Częściej ma powody do radości. Jego los jest o wiele lepszy. Tak bardzo jednak ludzie od siebie się nie różnią. Jeden może sobie pozwolić na kilka ozdóbek więcej niż drugi. Różnica polega na tym, jak siebie widzą, jak siebie traktują, a to już zależy od nich. Spotkałem wielu ludzi, każdy z nich był inny. Słuchałem ich najskrytszych tajemnic. Nikt nie wyciągnął szczęśliwego losu, doskonałego, idealnego szczęścia. Wszystkich kiedyś spotkało nieszczęście. Wszyscy nieśli ciężar, bywali zranieni. Wierzący nazywają to niesieniem krzyża. Inni dodają, nie mam szczęścia. Niektórzy, mimo nieszczęść, uważali się za szczęśliwych, radosnych. Inni załamywali się, kiedy im było ciężko, kiedy coś im nie wychodziło, nie udawało się. Często robili to samo, a wychodziło im zupełnie coś innego. Życie jest jak loteria. Ale my sami możemy w nim wiele zdziałać. Panie, uwolnij mnie od moich sukcesów, którym się podporządkowałem, a które zabierają mi zdrowie. Uwolnij mnie od iluzji, które mnie wypaczyły i czynią mnie tak małym. Uwolnij mnie od żądzy posiadania, która mnie oszukała i sprawia, że jestem nikczemny. Panie, uwolnij mnie od uzależnień od rzeczy, które przecież mi nie wystarczą, a jedynie podsycają mój wilczy, nienasycony głód. Tej wolności Wam też życzę. Tej wolności dzieci Bożych. Żebyśmy rzeczywiście potrafili cieszyć się z tego, co nam Pan Bóg każdego dnia daje. Żebyśmy potrafili Mu też za wszystko dziękować i nie zazdrościli innym. Nie zazdrościli innym. To nie zawsze jest tak,
że jak widzimy, że ktoś lepiej wygląda, lepiej się ubiera, to jest szczęśliwszy. Tak, życzę każdemu szczęścia. Życzę każdemu szczęścia, ale tak jak tutaj w tym ostatnim wyzwaniu tej modlitwy Philbus Mons napisał: Panie, uwolnij mnie od uzależnień, od rzeczy, które przecież mi nie wystarczą, które przecież mnie nie są w stanie nasycić, nie są w stanie zaspokoić mojego głodu, bo jedynie Ty, Panie Boże, jesteś w stanie zaspokoić największe, najgłębsze pragnienia i tęsknoty ludzkiego serca. Spokojnej nocy, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję, jutro. Z Panem Bogiem.